Ja proponuję, żeby te trzy finalistki zostały na scenie. Pozostałym paniom bardzo dziękujemy. Kiedy przyszło do wyboru spośród trzech finalistek, jednej zwycięzczyni, zaczęła się prawie że rzeź między jurorami, liczne wota separata, nie wiem, czy dobrze odmieniam. Ja, oczywiście, tak. A cztery zgłosiłem wota separata. Do trzech kandydatów, tak. Byłeś też również za wszystkimi trzema i przeciwko wszystkim trzem, także dobrze. Wiele chaosu wnieśli krakowscy poeci, także to był też duży problem. No dobrze, czas na wyniki zwycięzczynią, którą jutro obfotografuje Andrzej Świetlik jest. Chwila koncentracji. Jeszcze sprawdzę, czy się nie pomylę. Nie ja w każdym razie, nie martwcie się. Ja nie wygrałem tego rozstrzygnięcia. Znaczy naprawdę, mieliśmy bardzo duże rozterki, zresztą sami państwo widzicie. I ostatecznie zdecydowaliśmy, że jutro przed obiektywem Andrzeja Świetlika znajdzie się Aneta Byczek. Zdjęcia i Orła Polskiego, który będzie z wycięższymi, którą państwo widzieliście, oraz zdjęcia wszystkich uczestniczek tego castingu będzie można obejrzeć w marcowym numerze Playboya. Ponieważ wernisaż prac oraz pokaz filmów Łodzi Kalickiej musi być lekko wstrzymany, bo jeszcze Kwietniewski nie dojechał, już wyjechał. Gdzie ja? No więc teraz chwila muzyki. Zapraszam do tańca. Ta muzyka jest zajęta. A, biały tango będzie teraz. Wokalista będzie znany śpiewak operowy. Jacek Wieleński, proszę bardzo. Żonę zawołaj. Mieszkam ją pamiątkiem. Fajnie, dobry dzień. Boszczu z żoną. No, te twarze muszą być na otwarciu. Żyła pulsuje, dziób fale pruje. Na pokładzie już od dawna zalegała mgła. Toczy się marynarz, marynarce czuje, kiedy marynarka zaciągnąć się da. Maszyny drżące, kominy bijące, gruzy rozjebało całą bawełnianą łódź. Tu kotwicę rzuć, jak się marynarzom, marynarki jarzą. Każdy przecież jakiś port na oku chyba ma. Dookoła burza, świt już się wynurza, maszyna. Zacumowały barki na Pietrynie, kanionem płynie łódzki tłum. Jakiś chłopak opowiada coś dziewczynie, ona słucha jak muzyki, a ciągnie zna nów. Jak się marynarzą, marynarki jarzą, każdy przecież jakiś port na oku chyba ma. Dookoła burza, świt już się wynurza, maszyna to marynarzu nie zostanie sam. Zostawiam was z Marcinem Świetlickim i Świetlikami. Zaczynamy nową Łódź Kaliską, trzecie piętro, trzymaj. Co masz taką smutną twarz? Przod jest bardzo fajny, zobacz, jak przod działa. Nie wiem jak działa, bo dokładnie czymś takim, no nie, troszkę lepszym, przekręciłem robiką. Tu nie ma uśmiechu. O, bardzo ładna buzia. I teraz będzie czyja buzia? Ja się nie śmieję. Żeby nie było, że jesteś główny winowajca, to także ja też będę na tym zdjęciu. Tylko najczot chyba? Słucham? Tylko najczot chyba? Nie no, wszystko. Nawet czarka.
sąsiada powinien 10 tysięcy marzeń. Bardzo proszę. Sałatkowy port pożar. Winio jedna. Pokaż to wizytówkę do kamery, pokaż to wizytówkę do kamery. Do kamery, do kamery. Kukus i prokukus. Sekundę, sekundę. Już schowa. Już wiadomo. Adaś? Alibi robi jakby co? Czarek. Chowa. Nie mam okularów.